Wiecie, ostatnio mnie ujęła taka historia o królu Hiskiaszu, który, jak wiecie, był reformatorem. Był człowiekiem, który tak naprawdę po wielu, wielu latach zrobił w Izraelu, daj mi troszkę to ciszej, zrobił w Izraelu coś, czego wielu królów nie zrobiło wcześniej. On zebrał ciszę jeszcze. No jeszcze ciszej musi być. Jeszcze. Jeszcze. O, teraz będzie dobrze. On zebrał ludzi z całego kraju i zrobił wspólną Paschę. Pascha była centrum funkcjonowania ówczesnej religii judaistycznej. I Paschy nie obchodzono wielu lat, nie przestrzegano Bożych praw od wielu, wielu lat w tym kraju, w Izraelu i w Judzie. I Hiskiasz był królem, reformatorem. Kiedy czytacie o Hiskiaszu, to czytacie o reformatorze. Ja ostatnio na zebraniu tutaj naszego zespołu apostolskiego Lideru, ja mówiłem, że żyjemy dzisiaj w takim okresie czasu, w okresie absolutnej reformacji i zmian rzeczy, które do tej pory były uznawane w chrześcijaństwie wielokrotnie za słuszne. I ten Hiskiasz robi naprawdę wspaniałe rzeczy. Jest napisane tak, w każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie w świątyni Bożej, czy też prawa i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. To znaczy, że on był naprawdę prawym człowiekiem i szedł prawidłowo wedle ówczesnego rozumienia z Bogiem. On był szczery, prawdziwy, nie potrzebował stymulatorów, tak jak inni królowie. Ale co ciekawe, jest taki tekst. Po tych wydarzeniach i dowodach wierności wyruszył Sancheryb, król asyryjski, i wkroczył do Judy. Rozłożył się obozem pod warownymi miastami i postanowił zdobyć je dla siebie. A więc zobaczcie, ten człowiek robi dobrze. Ten człowiek chodzi z Bogiem. A ten człowiek dokonuje reformacji. I tu jest napisane, że po tych wydarzeniach i dowodach wierności, tak? Wiecie co ma? Jazdę. Mogłoby się okazać, tak, że to nie ma sensu, co on robi. Wiecie, gdyby ten człowiek myślał w kategoriach, tak jak wielu ludzi dzisiaj myśli, że Bóg, on jest tutaj, on jest w swoim życiu po to, żeby cię ratować i żeby cię wspomagać ustawicznie. Tak ludzie myślą, że tak Boga sobie przyporządkować i dalej, bo kwadrat, jeżeli w tym Boże jesteś i tutaj się Boże dobrze sprawuj. I niech cię ręka twoja broni, żebyś mnie przypadkiem tutaj nie miał innych pomysłów wobec mojego życia. Wydawałoby się, że kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy idziesz do przodu, to powinieneś być chroniony przed najazdem. Otóż tak nie jest. Żyjąc w rzeczywistości, w której jesteśmy tutaj, nie będziemy ochronieni, tak? Przed różnego rodzaju inwazją. To jest nieprawda. I ty możesz być człowiekiem chodzącym z Bogiem, i ty możesz być wierny, i ty możesz chodzić w prawidłach Bożych, ale to w ogóle nie oznacza, że diabeł nie będzie chciał cię zmiażdżyć. I to w ogóle nie oznacza, że jeżeli diabeł zaatakuje twoje życie, to że ty jesteś w miejscu absolutnej patologii, bo Hiskiasz nie był w miejscu patologii. Rozumiesz? Hiskiasz był w dobrym miejscu. Hiskiasz był w błogosławionym miejscu. I najechał go Sancheryb. Rozumiesz? Ludzie przychodzą często i pytają, dlaczego w moim życiu takie rzeczy się dzieją? Czemu mam dojazd? Ja mówię, bo żyjesz na ziemi. A na ziemi naturalną rzeczą jest to, że diabeł chce dojechać kościół. To bardzo proste. Po tych wydarzeniach i dowodach wierności napadł go Sancheryb. Taki bonus. Za to, że on dobrze czynił, za to, że chodził z Bogiem.
Bogiem za to, że reformację zrobił, że ustanowił jedno miejsce kultu, że porozwalał świątynki, że porozwalał bałwochwalcze kulty, to go najechał Sanhedrin. Taki prezent dostał. Rozumiecie, o co tu chodzi? Zrozumcie, my żyjemy w miejscu, które jest miejscem konfliktu. Ziemia to skonfliktowany region. Nie można sobie pojechać, wyobraź sobie, że teraz jedziesz sobie w miejsce gdzieś tam na świecie, gdzie jest wojna i ty tam sobie jedziesz takim zamiarem, zbuduję tam sobie dom, założę sobie rancho, rozumiesz, i będę tam sobie cudownie żył. Ty może tam pojedziesz, zbudujesz dom, zbudujesz rancho, ale będziesz musiał mieć ze sobą dwa karabiny kałasznikowe. Wiesz dlaczego? Żeby wieczorem kilku smutnych panów, tak, nie przyszło ci wypluć flag. Bo to jest teren wojny! To jest teren wojny! Taki to jest teren! I ziemia jest w miejscu konfliktu! I ty dobrze chodzisz z Bogiem! I ty prawidłowo funkcjonujesz! A i tak diabeł knuje przeciwko tobie i chce się dojechać! I nie mów wtedy, Boże, dlaczego takie rzeczy mi się przydarzają! Tylko wiesz co zrób? Zrób to Hiskiasz. Postanowił wraz ze swoimi sierżantami i rycerstwem zadziałać. Zadziałać. Wyszli z Jeruzalem, pozasypywali studnie, pozasypywali potoki, zaczęli zbroić się, zaczęli wyciągać broń, zaczęli dobudowywać, zaczęli pouczać lud. Rozumiesz, co zaczęli robić? On stanął przed ludem i powiedział tak: bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nim jest ramię cielesne, a z nami jest Pan nasz Bóg. On nas otoczy swoją opieką, on stoczy za nas nasze boje. To zrobił król, reformator. I ty musisz w takim miejscu stawać w swoim życiu. Nie przychodzisz do Boga. Panie, czemu mam dojazd? Zapomnij. Przestań się modlić w tych sprawach. Przestań prowadzić dyskusję z niebem. Bo nie usłyszysz żadnej informacji. Będziesz krzyczał w panice w innych językach 6 godzin, nic się nie staje. Bo niebo nie mówi dwa razy tych samych rzeczy. Bóg powiedział do ciebie w Chrystusie Jezusie 2000 lat temu. Prześladowania mieć będziecie. A potem ewangelista postawił kropkę. Rozumiecie, co się mówi? A więc nie potępiaj się, jeśli w twoim życiu jest dojazd. Oczywistą rzeczą jest, że badasz, co się dzieje. Ale ja, chodząc prawidłowo z Bogiem, w takiej czy w innej dziedzinie mam po prostu dojazd. Wiecie dlaczego? Bo Sanhedrin chce ogarnąć mój majątek. Diabeł chce zagarnąć twój majątek. Diabeł chce cię unieszczęśliwić. A więc co zrobisz? Nie będziesz krzyczał do Boga. Tylko wyciągniesz broń. Staniesz na swoim murze. I powiesz kamar. Wjeżdżaj. Wjeżdżaj. Rozumiecie, o czym mówię? Stańcie dzisiaj w tym miejscu. Przestań się zastanawiać, dlaczego, po co, czemu. Rozumiesz? Nie myśl w tych kategoriach. Żyjesz w czasach reformacji. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy wnieśli reformację do tego kraju. Bóg powołał nas jako służbę i każdego z nas osobno. A więc stań w tym miejscu i ze swojego odrodzonego ducha powiedz o swojej zalęknionej duszy: nie bój się i nie lękaj. Nie bój się i nie lękaj. Nie dzieje się nic dziwnego. Po prostu wjeżdża w nas asyryjska armia. Jak będziesz się uwielbiał Boga, to tak powiedz do swojej duszy. Rozumiesz? To normalna sprawa, duszyczko, uspokój się. Nie szalej, nie głupiej. Bierz broń i do roboty. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Twoje święte imię. Czcimy Ciebie, wielki Panie. Jedyny i dobry Boże. Jesus!
Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Królu. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię z miejsca zwycięstwa, z miejsca zwycięstwa. Szakolorowa Santa Rama Sen, niech zagrają szefary, szakolorowa Santa Rama Sen. My wznosimy głos do Ciebie, Królu. Thank you.
wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię.
Imię Twe, święci się.
Świeci się i królestwo Twe.
jesteś tylko Ty. Nie ma innego człowieka. Nie ma drugiego człowieka. Bóg wyswobodził Twoje życie do wolności. On przeznaczył Cię do tego, abyś z Nim był. Życie, pozwól mi.
obronię. Ja Ciebie będę. Ja Ciebie obronię. To moje zadanie. Thank you.
Thank you.
jedno miejsce. I będziesz widziała, że to się zbiera w jedno miejsce i będziesz widziała już pełne kształty tych rzeczy i będziesz je tylko ustawiała. Już nie będziesz musiała domyślać się, co do czego, czy to pasuje, jak będzie. Będziesz widziała pełen kształt rzeczy. Thank you.
Ja przeklinam wszelkie problemy z narządami rodnymi u kobiet. W imieniu Jezusa. Ja to przeklinam teraz w imieniu Jezusa. Ja nakazuję w tej chwili, aby to wracało do zdrowia. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ciała bądźcie silne. Fizyczne ciała bądźcie silne. Przyjmujcie teraz siłę od Ducha Świętego. Ciała wychodźcie z nałogów teraz. Ja przeklinam wszelki nałóg, wszelkie uzależnienie. W imieniu Jezusa. Ja ustanawiam w tej chwili łatwość wyjścia z nałogu. Łatwość, łatwość, łatwość. W imieniu Jezusa. Szaka tere sere mere lafe kodoro desidus. Twoje, słyszę słowa Twe, tak Cię kocham, tak Cię kocham. Tak bym chciała już do końca uwielbiać imię Twe, tak bym chciała.
Thank you.
Thank you.
Słowo Boże mówi, że dla wierzącego jest wszystko możliwe. Dla tego, który wierzy, wszystko jest możliwe. Wszystko. Zobacz, jaka jest nieograniczona możliwość życia z Nim. Podziękuj Mu teraz za to. Powiedz: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że jestem wierzący. Wierzę w Ciebie. Twój Święty Duch, Duch wiary jest we mnie. A więc wierzę w Ciebie. Dzięki Jezusowi. Ojcze, dziękuję Ci teraz, że wszystko jest dla mnie możliwe. Nie ma takiej dziedziny, w której nie osiągnę zwycięstwa. Ja teraz deklaruję wiarę w każde Twoje słowo. Nie będę niczego pomijał, bo jestem świadomy, co mogę zyskać dzięki mojej wierze. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Aleluja. Trwajcie w tym, przyjacielu. Kiedy wierzysz, ściągasz Bożą moc. Ściągasz Bożą moc. Po prostu. Uwielbiajmy Boga. Rozstawiajmy powoli krzesełka. Aleluja. Ojcze, czcimy Ciebie. Twoja wartość jest niezmierzona. Nie wychodźmy, tylko uznawmy krzesełka. I uwielbiajcie dalej Boga. Czcimy Ciebie. Boli sykle de Jesus. Gloria prezesy, kiedy prezesy, kiedy uwielbiamy Ciebie, Święty Duch. Uwielbiamy Ciebie. Każdego dnia i każdej nocy uwielbiamy Ciebie. Panie nasz, wielki Ciebie, wielki Ciebie. Nie ma dla nas porażki. Nie ma dla nas porażki, Ojcze. Uwierzymy w słowa Twoje, Panie. My wierzymy w słowa Twoje. My wierzymy w słowa Twoje. Bliski automatycznie będzie uciekało od Twojego życia. Po prostu wybieraj wierzenie. Bliski, uwielbiamy Ciebie. Król, uwielbiamy Ciebie. Bliski, bliski, wierzyć, Ojcze, w każde Twoje słowo, Ojcze. Halleluja.